To jest szósty rozdział Księgi Rodzaju. To jest taki fragment Tory, który się najczęściej nazywa historią etiologiczną, czyli jeszcze nie wprost historią taką, którą datujemy, potrafimy umieścić w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, tylko raczej to jest taka historia, która uzasadnia to, co się dzieje w każdym czasie i w każdym miejscu. Czyli historia Noego dzieje się zawsze, zwłaszcza tam, gdzie w sposób niewyobrażalny wzrasta ludzka niegodziwość. Są takie momenty w dziejach ludzi, gdzie ta niegodziwość jest porażająca. Takim momentem na pewno, biorąc z grubsza, był XX wiek. Nazizm, komunizm, Holokaust. To są rzeczy straszne. Kiedy rośnie niegodziwość ludzi, mało tego, że rośnie niegodziwość, ale ona jest uzasadniana na wiele sposobów i pojawia się pytanie, jak w ogóle w takim otoczeniu, w takim kontekście człowiek może zachować w sobie wiarę w dobro, w konkretne wartości? Jak może ludzkość przetrwać takie momenty, w których Bóg żałuje, że ją stworzył?